jednak tak się podstawiła. No teraz ładnie, co? Że brat wstał, przecież świadka Jehowy, ani jednego nie ma świadków Jehowy, w Warszawie nie ma. Nawet biznesem jest, ten autobus 147 wszędzie biznesem jest, udawać, że się słucha Radio Białystok. Polskie Radio Białystok, u Mareczka wczoraj byłam i on tak udawał, że słucha Polskiego Radia Białystok. Mareczek. No, także wiesz, biznesem jest udawać, że się mieszka w Białymstoku, że się jeździ do Białegostoku, że się przyjeżdża z Białegostoku. Oczywiście Świadkowie Jehowy nie kursują. Świadkowie Jehowy tam na stałe są. Okres milenium, 1000 lat, będzie raj. I z punktu widzenia Anglo Ameryki Białej, raj. Tam są dobrzy ludzie, są źli. Już siedzi w 147 jedna menda z drugą mendą. A jakie chmury idą tam od tej bazyliki do Kawęczyńskiej, gdzie Breżniew zupy wydaje. No, skręcam tutaj, proszę Ciebie, w Targową. Nadaje nasze Radio Conchita, ryzykowe Radio Conchita. No, Mareczek tak nazwał ryzykowe Radio Conchita, no bo on, Mareczek, od ryzyka odejść nie może, jak do niego pójdziesz, to on zawsze Ci udawał, że ojciec Ryzyk, słucham, albo nawet jak dzwoniłaś, ojciec Ryzyk, słucham. No bo on od tych katolików to nie odejdzie przecież, wiesz. On będzie do nich pluł, ale będzie, wiesz, jako ta pluskwa. U nich był, z nimi był, nie poczułaś tego, że on jest jako ta pluska i to nawet taka, do której ty musisz jechać, a on będzie krew z ciebie wysysał. Tak jak to cygano, Żyda, dziadogady, nie są na swoim terenie, są na terenie cudzym, cudzego ciała. Na przykład powiem ci tak praktycznie, jak to robi pluskwa Mareczek. No bo on jest jak ta pluska, podchodzi bezboleśnie, jak kleszcz, wejdzie w ciebie i będzie z ciebie wysysał krew. Tak jest Mareczek. I ty to bardzo wyraźnie zauważyłaś. Bardzo dobrze, że to zrobiłaś, że zauważyłaś. Ja mówię teraz jak Janek Witek, bo on zawsze do mnie mówi, że ja, wiesz, wszystkie języki świata znam, grecki, hebrajski, języki, wiesz, takie rzymskie, łacińskie, ale aby nie łacina, mówię do niego, aby i Janek mnie tak zachwalał, wiesz, że musimy troszeczkę tego Mareczka pozachwalać, że on na tyle jest roztropny, że nie chodzi po cudzym ciele, żeby krew wyssać, tylko on ciebie zaprasza, żeby z ciebie krew wypić, wyssać. To jest Praga, to jest bardzo stara Praga. Nie wiem, czy to dobrze, że na Huawei, w tym telefonie nagrywam, bo ta kamera jest tak nic nie warta. A Praga północ, wyjeżdżam z Pragi północ, jadę się z Pragi południe, to co jest warte? Skupmy warte, stara wiarka. Stary papier, stary tramwaj. Jak jeden dziad w jednym miejscu kaszel, nie? To na pewno drugi dziad w drugim. Taka jest Warszawa. Bo ferozy. I oni, wiesz, niezadowoleni, nieuśmiechnięci, negatywni. I właśnie to po tych dworcach widać, bo Janek Witek mówił, że jak to w Berlinie u Niemców, to na dworcach pełno banków. A tutaj to pełno tego dziadostwa i jak podróżni przejeżdżają, to też nie lubią siedzieć, nie lubią w ogóle być na dworcu. Podczas gdy specjalnie porobili bardzo dużo kawiarenek, no na lotnisku to masz 18 zł kawa, prawda, ekskluzywę. Że tu moherowi i przejeżdżam, proszę Ciebie, tak chytrze ze słońcem, bo czekałam na to słońce. No i tutaj teatr mamy na ulicy Zielenieckiej, powszechny, który nie wiem, czy Ty wiesz, polski wedel z tyłu. Wybudowany przez firmę z Anglo Ameryki Białystok. 4 sceny ponoć to są. Nie wiem, ile było, ze 2 może, a teraz 4 sceny. No bo jak Anglo Ameryka Białystok buduje coś, to coś robi z rozmachem. Mamy tutaj, proszę Ciebie, park Skaryszewski. No i z tyłu, na zadupie autobusu, 147 takie męty siedzą i to słychać, jak one tam gadają, jak one tam szepczą. No bo wiesz, że są te kołchozy, sama do Mareczka wpadłaś, jako do kołchozu. Mareczek by tak z Tobą mógł siedzieć 10 dni i gadać od
dupie Mary, nie obgadywać wszystkich. No fotel jaki poszłaś od niego, to i ciebie. No ale musisz mu przynosić, bo on jest taką pluskwą, że tak jak tutaj na Saskiej 48 powiedzieli. Proszę Państwa, chodzą po ścianie pluskwy, proszę zamykać ten okna, bo chodzą po ścianie pluskwy. No to muszą chodzić, bo są bezdomne. Mareczek natomiast jest chciwy i czeka na ciebie.